Cześć, witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Słuchajcie, dzisiaj mamy nieprawdopodobną informację, czyli ci, którzy z nami zostaną i będą chcieli ją wysłuchać, to z całą pewnością będą w stanie zaoszczędzić, myślę, że bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Z tego względu, że okazało się, że znalazłem pewną informację w sieci, która pozwoli użytkownikom instalacji off-gridowych opartych o akumulatory zaoszczędzić bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Biorąc pod uwagę, że tutaj za moimi plecami widzicie początek inwestycji Doroty, która polega na budowie domu off-gridowego, to tym bardziej jesteśmy zainteresowani tą informacją. Ponadto sami również też jesteśmy użytkownikami instalacji off-gridowej z tego względu, że wszystko to, co tutaj nas otacza, jest wypięte z sieci, dlatego tym bardziej nas to bardzo interesuje. Kolejna kwestia to nasi widzowie, to są osoby, które wspierają, lubią off-grid, lubią ciekawostki, lubią informacje, które są z przestrzeni tej takiej off-gridowej, czyli tej, gdzie można powiedzieć, że jest i istnieje taka szansa, że można żyć i funkcjonować bez płacenia rachunków. To co? Lecimy i w takim razie już Wam mówię, o co chodzi. To co, lecimy w takim razie z tematem. Teraz tak, mam tutaj informację, którą zaraz Wam przeczytam, aczkolwiek na samym początku fajnie by było, gdyby nasi przyjaciele z innych kanałów, które wspierają off-grid, które interesują się tematem niezależności energetycznej, a jednocześnie też są z przestrzeni tej takiej akumulatorów, o. Będziemy niedługo gościli tutaj u nas osobiście, także też poruszę tą kwestię, ten temat z Robertem z kanału Mr. Akumulator, ponieważ to jest, to co tutaj mam, jest bardzo ściśle związane z tym, co on robi i czym się zajmuje na co dzień. Ponadto Waldek, pompy ciepła i PV, słuchaj, to jest też temat dla Ciebie bardzo fajny, myślę, że tutaj Ty też również lubisz tego typu tematy. Myślę, że fajnie by było, gdybyś być może tam trochę zerknął nam przez ramię i zinterpretował to, bądź też ewentualnie troszkę tam pośledził, potropił temat, bo on jest niezwykle interesujący. Powiem tak, no dla mnie to jest swego rodzaju hit, już przechodzę do rzeczy. Słuchajcie, znalazłem gdzieś w sieci taką informację i teraz Wam tutaj jak gdyby zdradzę kilka kwestii. To jest tak. Ktoś tutaj pisze, że tam dziś odebrałem indywidualną interpretację podatkową. Wydatki na akumulatory w instalacjach off-grid można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Tym samym stanowią one osprzęt instalacji fotowoltaicznej off-grid. I treść tego stanowiska powinna się pojawić w Krajowej Administracji Skarbowej. I teraz tak, z takich istotnych kwestii to otrzymałem informację z tej Krajowej Administracji Skarbowej, że za tym przyjmując, że wnioskodawca poniósł wydatki na zakup akumulatorów będących osprzęt instalacji fotowoltaicznej off-grid, niezbędnych do jej funkcjonowania na budynku mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu prawa budowlanego, to w ramach ulgi termomodernizacyjnej na podstawie artykułu 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wnioskodawca ma możliwość dokonania odliczenia od podstawy obliczenia podatku wyżej wymienionych wydatków poniesionych w związku z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu artykułu 2 punkt 2 ustawy z 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Wobec powyższego stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe. Co się okazuje? Słuchajcie, fiskus, urząd skarbowy, interpretacja wskazuje na to, że wspierają off-grid. Słuchajcie, czy wy to rozumiecie? Okazuje się,
że nasze państwo wspiera tych, którzy chcą się wypiąć z sieci. Ja zastanawiam się, czy to trochę nie jest tak, że lewa ręka nie wie, co robi prawa ręka. Bo wychodzi na to, że jeśli oni pozwalają i wspierają osoby, które chcą mieć instalację off-gridową, to okazuje się, że w ten oto sposób przyczyniają się do propagowania off-gridu, a jednocześnie też w jakiś tam sposób zubażają sobie wpływy do kasy krajowej, tej naszej wspólnej, do której tak chętnie nosimy pieniądze. No i teraz słuchajcie, jeśli to jest prawda, jeśli to wszystko się zgadza, jeśli jest tak, jak ja tutaj mam i widzę, nie jest to informacja, którą potwierdziłem w kilku miejscach, aczkolwiek uważam, że ona jak najbardziej ma podstawy, ponieważ no tak naprawdę instalacja off-gridowa, no trudno, żeby funkcjonowała i działała bez akumulatorów, czyli tych banków energii. A co za tym idzie? Słuchajcie, no wychodzi na to, że mamy możliwość zaoszczędzenia i to naprawdę ładnych paru złotych z kwestii akumulatorów banku energii przy tej instalacji fotowoltaicznej off-gridowej. Jednocześnie myślę, że ci, którzy mają on-grid, off-grid, również pewnie będą mogli się jak gdyby tutaj pod to podpiąć. No bo przecież wiadomo, że jest to swego rodzaju i zabezpieczenie. Jest to jeden z elementów, który jest istotny i bardzo ważny w takiej instalacji. No jak nie jest tutaj swego rodzaju też podstawą. Co za tym idzie? Jakie z tego wynikają wnioski? No wnioski dosłownie, no to jest bardzo dużo pieniędzy, które mogą pozostać po prostu w portfelu z tego względu, że skoro płacimy podatki, no to w tym momencie automatycznie okazuje się, że możemy sobie to odliczyć, odpisać od wartości zakupu tych akumulatorów. To jest jedna kwestia. Druga kwestia. Zwróćcie uwagę na jedną bardzo ważną rzecz, że te akumulatory, one mają już swoją wartość, tylko i wyłącznie licząc tutaj wartość złomu. I teraz, czyli tam skup metale kolorowe i tak dalej, ponieważ bardzo duża część, bo mówimy tutaj o plus minus, pewnie myślę, że około 10% wartości tych akumulatorów, to jest kwestia swego rodzaju kaucji, którą płacimy przy zakupie takiego akumulatora, ponieważ część tej wartości jest ukryta w tym materiale, z którego ten akumulator jest zbudowany. No czyli co się okazuje? Po pierwsze, w zależności od progu, jaki płacicie podatków, możecie skorzystać tutaj, czyli szacując tak orientacyjnie, no mówimy tutaj o rząd wielkości 30, jeżeli ktoś płaci więcej podatków, no to jak zsumujemy to wszystko razem, czyli tak, po pierwsze kupujemy bank energii, gdzie mamy w pewien sposób zablokowane pieniądze, tak, czyli tutaj już to będzie do odzyskania później, to jest raz. Dwa, oprócz tego mamy kwestię podatku. Jeżeli ktoś płaci większe podatki, no to w tym momencie wiadomo, że będzie mógł sobie tutaj więcej odliczyć, odpisać. Kolejna kwestia. W przypadku tak mocno i szybko galopujących cen, to jeśli ktoś z Was posiada 100, 200, 300, nie wiem, 500 kilo akumulatorów, tak, czy tam w akumulatorach ten swój bank energii, no to okazuje się, że jak ten złom gdzieś tam rok czy dwa lata temu kosztował X, no to ja nie chcę przesadzać, no ale w tej chwili to już kosztuje półtorej czy tam nawet dwa razy X. Oczywiście wiadomo, że to jest swego rodzaju taka wymiana, tak, no bo jeżeli będziemy chcieli pozbyć się tych starych akumulatorów, a w to miejsce weźmiemy nowe, no to gdzieś tam po prostu przerzucimy sobie tą kaucję, ale tak czy inaczej mamy gdzieś tam te pieniądze w pewien sposób zablokowane, a jednocześnie też one no, w cudzysłowie no, nie tracą na wartości, tylko okazuje się, że jeszcze ich wartość gdzieś tam wzrasta. Bardzo fajnie by było, gdyby ktoś z Was tutaj też również się wypowiedział na ten temat, tak? Bo myślę, że pewnie ktoś może z widzów już podchodził do tego tematu, no ale tutaj już mamy jakieś konkretne informacje, które wskazują na to, że ten temat został przez kogoś już przerobiony i że okazało się, że jest to pozytywnie zweryfikowane i że tutaj Krajowa Administracja Skarbowa przychyliła się do wniosku i faktycznie potwierdziła to, że
tego typu element całej tej układanki podlega pod tutaj tą termomodernizację budynku, a co za tym idzie, no to no to jest hit. No ja uważam, że to jest hit, słuchajcie, no nigdy w życiu, no chociaż nie, ja nawet jeden z odcinków, który gdzieś tam kręciłem wcześniej, ja mówiłem, że cokolwiek byśmy nie robili, cokolwiek by się nie działo, to i tak wszystko idzie w stronę tego off-gridu. I jeżeli ja podam tu przykład właśnie tych telefonów, które kiedyś były tylko i wyłącznie podpięte do sieci, i no i one nadal są jak gdyby, ale okazuje się, że mamy telefony komórkowe i tu podobnie w przypadku instalacji tych fotowoltaicznych, no to to podobnie jest, sytuacja wygląda tak samo, że na samym początku mamy instalację, która jest on-grid i wpięta w sieć, ale za chwilę już teraz mamy przykłady na to, że pojawiają się instalacje, które są wypięte z sieci. A co za tym idzie, to mamy trochę przysłowiowy punkt odniesienia jak w przypadku tych telefonów komórkowych. Okej, być może na samym początku te telefony komórkowe, tak, po pierwsze, były bardzo drogie, oprócz tego jeszcze korzystanie, używanie z tego było bardzo drogie, tak, no ale jeśli już jest przykład, punkt odniesienia, że można się uniezależnić, no to w tym momencie, skoro znajdziemy jedną, drugą, trzecią, piątą, ósmą, dziesiątą osobę, to nagle to wszystko będzie coraz tańsze. No i tutaj mamy też również przykład na to, że ktoś, kto będzie z tego chciał skorzystać, to może sobie taki bank energii skonfigurować w taki sposób, że będzie to go dużo, dużo mniej kosztowało. I idąc krok po kroku, czyli to, że te akumulatory będą taniały, to, że nowe technologie będą wchodziły, będą bardziej efektywne, będą mniej kosztowały, będą miały dużo więcej cykli, to są wszystko elementy składowe, które powodują to, że będziemy się przesuwali w stronę tego off-gridu, tak? I uważam, że sytuacja, w której państwo z jednej strony chce pobierać te podatki, chce mieć pozakładane te liczniki, tak, żeby każdy tam płacił i tak dalej, żeby tam gdzieś tam te pieniądze gdzieś tam spływały do zakładów między innymi energetycznych, To jest jak gdyby jedna kwestia, ale druga kwestia to jest to, że dzięki rozbudowującej się tej sieci użytkowników off-gridowych będziemy przechodzili krok dalej, na kolejny level, tak? No będziemy się przesuwali w stronę niezależności poszczególnych gospodarstw, tam domów jednorodzinnych, tam czy wielorodzinnych i tak dalej, a dzięki czemu też otwierają się przed nami perspektywy, na które być może nawet ja w tej chwili sobie nie zdaję sprawy, jak dużo i wiele jest korzyści, które z tego wynikają. Słuchajcie, ja nie wiem, czy można iść aż tak daleko tutaj do przodu w kwestii, że słuchaj, nasz obywatele w naszym kraju są bardzo przedsiębiorczy. Z racji usytuowania takiego geopolitycznego, to będąc pomiędzy tym zachodem a wschodem, zawsze przez wiele, wiele tam dziesiątek, już nie chcę mówić, że setek lat i tak dalej, zawsze byliśmy w takiej sytuacji, w której byliśmy w pewien sposób nastawieni na to, że musimy sobie radzić, tak? Czyli musimy sobie radzić pomiędzy tym wschodem a zachodem i dzięki temu wypracowaliśmy sobie w sobie taką niezwykłą umiejętność radzenia sobie i dostosowywania się do tych wszystkich przepisów, które nawet są gdzieś tam dookoła nas. Dlatego też niejednokrotnie słyszymy o tym, że ci nasi fachowcy z naszego kraju są bardzo cenieni gdzieś tam poza granicami, z tego względu, że jesteśmy bardzo kreatywni. I myślę, że to jest też kierunek taki, który może spowodować to, że gdyby tym tematem zainteresowało się dużo więcej osób i byłoby nas dużo, dużo więcej, moglibyśmy być swego też rodzaju jakimiś tutaj, nie wiem, może nie bójmy się tego nazywać, ale pionierami, jako w ogóle ogólnie kraj, który ma bardzo duży procent i odsetek mocno rozwijającego się trendu tego off-gridowego. Co pokazałoby, że niekoniecznie przecież we wszystkim od razu musimy wszystkich dookoła naśladować tych za wschodu, no może za wschodu, no bardziej z zachodu, tak? Bo to z reguły gdzieś tam w tamtą stronę za każdym razem z takim rozrzewnieniem spoglądaliśmy. Ale może się okazać, że możemy być
Tak samo jak w przypadku, nie wiem, płacenia kartami i tak dalej. Można powiedzieć, że wszelkiego rodzaju te nowinki takie technologiczne u nas w naszym kraju się zawsze bardzo dobrze przyjmowały i byliśmy bardzo dynamiczni w kwestii rozwijania tego. Natomiast tutaj również mamy taki trend, który również też może się okazać, że może być bardzo ciekawy i może być jednocześnie tym, co może nas wyróżniać gdzieś tam na tej arenie międzynarodowej, tak? Natomiast jeśli już byśmy mieli przejść tylko i wyłącznie do naszego tutaj wewnętrznego podwórka, to jest przykład na to, że jest wsparcie, jest chęć. Na ile ona jest świadoma, na ile ona jest celowa, już nie chcę w ogóle poruszać tego tematu. Aczkolwiek jest przykład. A skoro jest przykład, no to w tym momencie warto byłoby sprawdzić, trochę poszukać w necie, może ktoś z Was ma podobne doświadczenia, może ktoś z Was już przeszedł tą drogę i być może coś, co dla mnie jest tutaj taką nowością, okaże się, że ktoś z Was już jak gdyby dawno z tego skorzystał, ale tak czy inaczej, komentarze, piszcie, tak? Ustosunkowujcie się nawet do tych innych wypowiedzi. Bardzo tutaj zachęcam kolegów, którzy działają aktywnie w branży off-grid, żeby również ten temat gdzieś tam poruszyli i go propagowali. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję. Strasznie się w ogóle cieszę, że mogłem Wam przekazać taką informację. Także co? Trzymajcie kciuki, żeby to się okazało być prawdą, ponieważ dzięki temu naprawdę bardzo, bardzo dużo złotówek może zostać w Waszym portfelu. Trzymajcie się w takim razie i do miłego. Widzimy się na kolejnych odsłonach. Cześć!